gościmy we wspólnocie Emaus w parafii w Czechowicach-Dziedzicach świętej Barbary. W ramach Tygodnia z Ewangelią pochylamy się nad tekstem dotyczącym talentów. Chciałem zapytać przedstawiciela, pana Mariusza, o to, w jaki sposób wy w waszej wspólnocie definiujecie słowo talent. Słowo talent. Myślę, że to troszkę można by ująć w to, że to jest wspólnota męska, samych mężczyzn. I mężczyźni są tacy bardziej skryci, jeżeli chodzi o wiarę, czy jeżeli chodzi nawet o talenty. Więc w tej męskiej wspólnocie dostają pewnej łatwości, żeby się otworzyć, coś więcej powiedzieć, może się pomodlić, może wznieść ręce do góry. I myślę, że jeżeli chodzi o talent, to po prostu jest im tu łatwiej. Jeden jest wylewny cyklicznie, inny od czasu do czasu, ale wtedy to jest takie mocne uderzenie. A druga rzecz, która mi przychodzi na myśl, większość z nas jest ojcami i dziadkami, bo też mamy kilku mężczyzn, którzy są dziadkami, więc też te talenty ojcowskie staramy się tutaj w tej naszej wspólnocie jak gdyby wydobywać i nad nimi pracować. Jednym z elementów tych talentów ojcowskich, czy tego talentu, jest wspólny Dzień Dziecka i Dzień Ojca, który zawsze robimy cyklicznie co roku. To jest zazwyczaj koniec czerwca, początek lipca. Razem z dziećmi każdy zabiera tyle, ile ma tych swoich pociech. I ruszamy na wycieczkę do Zwardonia pociągiem. Czyli z Czechowic do Zwardonia to troszkę trwa, bo to 2 godziny jazdy. Tam mamy taką znajomą panią nauczycielkę, która nas przyjmuje. Tam spędzamy z tymi dzieciakami cały dzień. No i jakby nie było, budujemy te więzi, relacje, rozwijamy te swoje ojcowskie talenty, podpatrujemy jeden drugiego, bo to też jest ważne, prawda? Zawsze też jest z nami ksiądz proboszcz, ksiądz opiekun, który nam potem różne wskazówki podaje i co zaobserwował, co widział, co może poprawić, a co jest dobre i piękne. No, widzieliśmy waszą modlitwę, widzieliśmy wasze pochylanie się przy Panu Jezusie, takie otwartość na błogosławieństwo i pochylanie się też nad sobą, dzielenie się swoimi trudnościami. Ja mam takie pytanie, jakby mógł Pan wymienić imiona i konkretne talenty tych osób, żeby ich przybliżyć nam. Będzie to nam bliższe, na przykład, nie wiem, Stanisław i talent jakiś, bo myślę, że jako osoba taka koordynująca dostrzega Pan dary tych osób. No, środowisko jest, że tak powiem, bardzo zróżnicowane, nawet jeżeli chodzi o zawody, które wykonujemy. No, mamy muzycznego, który nas przynagla do śpiewu, chociaż chłopów to często trudniej przynaglić do śpiewu, nie? Ale zawsze on jest Irek, to jest i ojciec, i dziadek już. Zawsze jest przygotowany, zawsze ma gitarę, zawsze rozkłada rzutnik, żebyśmy mieli tekst, więc pilnuje tego śpiewu. No, jest Maksymilian, który zawsze tam zrobi kilka fotek, które są też ważne, bo utrwalają pewne ważne wydarzenia w naszej wspólnocie. Gdzieś tam zawsze jest obecny, coś tam stryknie. No, mamy też, jeżeli chodzi o talenty, to tak jak mówię, ważne jest to, że każdy z nas oprócz tych talentów takich, którym dzieli się na wspólnocie, to dzieli się też na zewnątrz, bo mamy budowlańców, prawda? Mamy kogoś, który jest w księgowości z dyrektorem finansowym, więc do niego też się możemy zwrócić po pomoc. Naprawdę trudno mi wymieniać, bo każdy jest tak różnorodny i tak jakoś piękny i tak obdarzony wieloma talentami, że my tu od siebie nawzajem no, wiele czerpiemy, prawda? Wiadomo, że dzisiejszy świat jest trudny, trudno znaleźć dobrego pracownika, czy kogoś, kto ci doradzi, a tu wiesz, że cię ten ktoś nie oszuka, że jest za tobą, że cię nie policzy. Zarazem ten muzyczny nasz człowiek, Irek, oprócz tego, że jest muzycznym, gra na gitarze, jest też mechanikiem samochodowym, więc jest takim mechanikiem wspólnotowym naszym. Naprawia nam samochody, też udziela porad, prawda? Ja tylko jeszcze powiem a propos talentów i tego, że mimo tej różnorodności potrafimy wiele wspólnie zrobić. W 2019 roku udało nam się praktycznie w 100% pojechać do Medjugorje.
Więc 19 mężczyzn, nie? Z księdzem proboszczem, pielgrzymka. No w busie takim, że było trochę ciasno, nie? Bo faceci, ale to był tak budujący i piękny czas. No i po tej pielgrzymce też narodziła się męska róża różańcowa, gdyby była takim owocem tego. No takie ostatnie pytanie. W jaki sposób dbacie o relację, żeby ta relacja była żywa? Ale tak, żeby Pan powiedział tak, jak, w jaki sposób to się dzieje? Na co dzień, tak, w takiej codzienności. Czyli w codzienności to się na pewno dzieje poprzez nasze spotkania cykliczne. Trzecia środa miesiąca to jest zazwyczaj to, co dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć, poczuć, czyli adoracja z medytacją Słowa Bożego przed Najświętszym Sakramentem, później spotkanie tutaj w sali, w kole dzielenie się. Też drugi raz w miesiącu spotkamy się w pierwsze soboty miesiąca i to jest też pora, 6 rano, zaczynamy od godzinek, które śpiewamy wspólnie z parafią, z parafianami. Potem jest msza święta w pierwszą sobotę i rzecz, która nas bardzo łączy, bo jak mówią, nic tak nie łączy ludzi jak wspólne jedzenie, czyli wspólne śniadanie, które sami przygotowujemy, czyli wszystko przynosimy, upiększamy, że tak powiem, na talerzu, na ile ta męska ręka jest w stanie to upiększyć i razem to śniadanie jemy, więc to troszkę czasu zajmuje, potem jeszcze pijemy kawę po śniadaniu, ale co ważne, zazwyczaj te śniadania i spotkania staramy się robić w takich godzinach, żeby nie cierpiały nasze rodziny, prawda? Czyli ta 6 rano do tej 8 czy w 8:30, no w sobotę to zazwyczaj jeszcze oni śpią w domu, a my już jesteśmy omodleni po spotkaniu, pojedzeni. No poza tym mamy oczywiście, pandemia jak gdyby też nas do tego zmusiła, jesteśmy na łączach wirtualnych, czyli mamy grupę na WhatsAppie, gdzie się dzielimy Słowem Bożym, jakimś obrazem, zdjęciem, świadectwem, doświadczeniem, które nas spotyka. No i cyklicznie też spotkania zależne też od roku liturgicznego. Mamy na przykład męskie roraty, wtedy w każdą sobotę grudnia się spotykamy, na roratach chodzimy z lampionami, więc to też jest takie no, troszkę świadectwo dla innych ludzi, że nie tylko dzieci idą z lampionami, ale mężczyźni też mogą. Także no, gdzieś tam jesteśmy, większość z nas jest z tej parafii, więc mijamy się na drodze, mijamy się w kościele, w niedzielę, w tygodniu. Tak budujemy tą naszą jedność i wspólnotę. No, widać, że jesteście tacy dynamiczni, na różnych polach działacie i też zawodowo i duchowo i tak posłuchałem trochę wasze dzielenie, więc słyszałem, że uczestniczycie w Eucharystii codziennej niektórzy z was. I ja mam takie pytanie, czy wasza wspólnota jest otwarta na mężczyzn? Czy jesteście gotowi na zaproszenie tych, którzy może są w jakimś kryzysie, w jakiejś trudności jako mężowie, ojcowie? Jesteśmy otwarci, przy czym jest tak, że my się nie ogłaszamy, czyli nie ma informacji, kiedy, jak działamy. Jeżeli jesteś mężczyzną, czujesz taką potrzebę, chcesz przyjść, widzisz, kto tam chodzi, zapytaj go, zaczep go, albo przyjdź i zobacz po prostu. Troszkę mi to przypomina tą scenę z wczorajszej Ewangelii i Natanaela pod figowcem, który tak jest, ale sceptycznie patrzy, nie wie, przyjść czy nie przyjść, co tam się będzie działo. No Filip mówi, chodź i zobacz. Podobnie jest u nas. Przyjdź, zobacz, posmakuj. Oczywiście byli tacy, którym nie smakowało, nie odnaleźli się, ale ci, którzy przyszli, zobaczyli, posmakowali i zostali. I trwają i to im jest też, no widać, że potrzebne, bo to wynika z potrzeby serca. Ja tylko ogłaszam na WhatsAppie, kiedy jest spotkanie, i, no i oni są po prostu, nie muszę 5 razy przypominać, odzwaniać, to są stałe pory, więc jeżeli stoisz gdzieś pod figowcem, masz jakiś problem, nie możesz się może odnaleźć w kościele, zapraszamy, przyjdź, posłuchaj, zobacz, posmakuj z nami bliskości Pana Boga i może to jest to miejsce. Dzisiaj akurat na spotkanie było jedno puste krzesło, być może ono czeka na Ciebie. Także serdecznie zapraszamy, jesteśmy otwarci. Parafia Świętej Barbary w Czechowicach-Dziedzicach, wspólnota męska Emaus.